serdecznie. Jest niedziela, godzina 6.04. Właśnie jestem w drodze po Hondę i wybieramy się na nasz pierwszy w tym roku Carbus. Carbus to jest taka, powiedzmy, taka mini giełda wszystkiego. Tam ludzie podjeżdżają samochodami, no i wyprzedają swoje rzeczy, które im tam gdzieś zalegają na stychu, w półeczkach. Takie niepotrzebne graty. Dość często, przynajmniej kiedyś, były to różnego rodzaju retro sprzęty też. No od kilku lat, powiem szczerze, że te karbudy tu na mocy bardzo straciły, przynajmniej te u nas w okolicy, no ale z racji tego, że dość długo były pozamykane, no jest szansa, że coś się tam uda znaleźć, więc jadę po Hondę, zostało mi jakieś jeszcze 2 minuty, zgarniam to i jedziemy zobaczyć, czy uda nam się cokolwiek znaleźć. Do zobaczenia za chwilę. Właśnie wyglądają karbuty. To jest właśnie jeden blisko Manchester Airport. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Jak myślisz? Uja. Myślę, że się zypa. O, talerze są. Talerze są, to jest dobry znak. Nie będę krakał, ale nic nie znajdziemy. No niestety te słowa okazały się prorocze. Optymistycznie przede wszystkim. Byliśmy na Balickiej z Gzikiem. Człowieku, myślałem, że nas zajebym, jak wpadłem z tym telefonem i zacząłem tam nagrywać, nie? Że jaki jaja. Będzie odcinek, nie? Z Balickiej też. O, jakiś gościu za mną szedł, myślę się. O. Taki popłoch się nagle zrobił, jak z tym telefonem tam wpadłem. Jak widzimy, na razie jest wszystko poza retro. O, tutaj gościu. Właśnie się okazało, że Sega Mega Drive była bardzo ładna w pudełeczku ze wszystkim. No i niestety jakiś gościu był przed nami. No cienko jest, tak myślałem ostatnio tutaj z grami, to jest naprawdę wielka bida. No. Ty będziesz montował film i okaże się, że na którymś z tej skutek przeszliśmy, coś było i słuchaliśmy. No właśnie dlatego jesteś ty, nie? Kabaczki są. No i tak szybko jak przyjechaliśmy, tak szybko wracamy. No niestety kompletnie nic nam się nie udało wyrwać, tak jak przewidywałem. Akurat gościu przed nami zwinął nam Sega Mega Drive w pięknym stanie, w pudełeczku, z folikami, ze wszystkim. Nawet nie wiemy za ile, no ale jedziemy teraz. Lepiej, że nie wiemy, no bo to jedyna rzecz tam była na tym karbucie, którą by można było wziąć. Poza tym kompletnie nic, parę gierek na PlayStation 2, parę na PlayStation 3. W sumie nic, nie? Tak. Nic nie było, nie? No to jedziemy jeszcze teraz na jeden karbut. Mamy niewiele czasu, więc obrócimy raz, dwa i zobaczymy, co na tym drugim będzie. Jeśli coś będzie, oczywiście tu w prawo, nie? I tutaj na rundzie w lewo. No i byliśmy na kolejnym karbucie, który okazało się, że się nie odbywa. Jedziemy na trzeci i ostatni. Jak tu nic nie będzie, no to jedna wielka porażka z tej wycieczki dzisiaj. Czyli nic nowego.
Tak, tak, tak. No i to jest trzeci carport, na który nam się udało dojechać. Co ty na to? Co kupiłeś dzisiaj? Bez komentarza. No właśnie. Powiem ci, że kupiłem 20 funtów w bankomacie. No, ja też. No dobra, no. Tak właśnie wyglądają carbudy na dzień dzisiejszy w Manchesterze. No przynajmniej tyle nam się udało znaleźć. No, byliśmy na trzech. Jeden otwarty, ale nic tam nie było. Dwa zamknięte. No dobra, będziemy próbować za tydzień. Witajcie serdecznie. Jest kolejna niedziela, kolejne podejście do carbudu. Jak ostatnio pamiętacie, byliśmy na trzech carbudach, z tego był tylko jeden otwarty, no i okazało się, że straszna bida. O mały włos kupiliśmy Sega Mega Drive, no okazało się, że gościu zwinął ją nam spod nosa, dosłownie spod nosa, bo był po prostu kawałek obok nas, no i zauważył tą Segę jako pierwszy, no i niestety poszła, pewnie za groszówka, była ładna, w pudełeczku w środku były wszystkie folijki, instrukcje i tak dalej, bo otwierali to przy nas, a nas po prostu aż gotowało, no ale trudno, dobra. Zobaczymy, co znajdziemy dzisiaj. Powiem szczerze, że nie spodziewam się niczego po ostatnim. Byliśmy pewni ostatnio, że po tym kryzysie całym, po tych lockdownach i tak dalej, będzie dużo osób, które będzie się chciało pozbywać swoich kolekcji, no ale no niestety ten carbud, albo już tak dość konkretnie się przebranżowił i ci ludzie z elektroniką jeżdżą na inne carbudy daleko od nas, bo ten, co jest obok nas, no to bardzo dużo było ciuchów, jakichś sprzętów użytku domowego, ale niestety elektroniki tam większej nie było, a tym bardziej żadnych gier. No zobaczymy tym razem. Dobra. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać samemu, bo tym razem jadę bez Hondy. Nie udało mi się go dobudzić, więc najwyżej już nagram, bo jak uda się, no to coś w międzyczasie jeszcze dogram. Dobra, właśnie dojechałem, ale powiem szczerze, że zapowiada się mega bida. Osób jest tylko dosłownie, nie wiem, no stąd około 20 osób sprzedających. No i budka z hot dogami oczywiście jest. Dobra, no idziemy zobaczyć. Anusz. Tu jeszcze kolejni właśnie nadjeżdżają. Pół godzinki pochodziłem, nowych wystawiających widzę już brak, więc myślę, że to, co miałem zobaczyć, to zobaczyłem. Tu jeszcze widzę, że pojedyncze osoby dojeżdżają, no ale to już na pewno nikt nowy się tu nie będzie rozkładał. W każdym razie jest o wiele lepiej niż było ostatnio, udało mi się parę rzeczy dorwać. Tutaj mam jakiś emulator Amigi, wydany oficjalnie w sklepie sprzedawany HMV. Te sklepy nadal istnieją za 2,99. Zobaczcie, to musi być mega, mega stare, bo tutaj w minimalnych wymaganiach mamy 486 DX400 z 4 mega RAM-u, więc zobaczcie, to jeszcze jest przed WinUAE, wydaje mi się. No dobra, no w każdym razie za to zapłaciłem tylko funta. Z amigowych rzeczy jeszcze to jest dokładnie pecetowe, ale możemy to sobie sformatować na amigowe. No i zobaczcie, 10 dyskietek, nóweczek za pół funta.
za pół funta. Na eBayu musiałbym dać za to minimum dychę, jeszcze w takim fajnym plastikowym pudełeczku, więc fajna sprawa. Szkoda, że gościu tego więcej nie miał, miał tylko jedną paczuszkę, no ale za pół funciaka super. Z braku laku, bo to jedyna gra, jaką widziałem na Mega Drive, a powiem szczerze, że nawet w to nie grałem, za to też zapłaciłem pół funta. Super Monaco GP2 Ayrton Senna's. No więc jak gry na Mega Drive'a są więcej warte niż 50p. Tutaj jeszcze mam z książeczką, kart jest, więc spoko. Dobra, to 50p i kolejna gra znana z Amigi, tym razem wersja na Nintendo DS. Już na Nintendo DS już nie kupowałem sobie żadnych nowych gierek od przynajmniej 5 lat, więc taki amigowy klasyk. Fajnie, że wpadł. On mnie kosztował 2 funty. Gra na pewno znana amigowcom. Fajna gra, świetna seria. Tutaj jest jeszcze cartridge. O, tu właścicielka się podpisała, Chantel Young. No, w każdym bądź razie kart jest. Mam nadzieję, że to będzie działać. Te karty raczej są nieśmiertelne. Dobra. I co jeszcze? I udało mi się dorwać 4 filmy na VHS-ie. Już filmiki na VHS-ie tu w Anglii też zaczynają na eBayu coraz więcej kosztować. Tym bardziej takie klasyki, więc fajnie sobie było coś wyrwać. I mam tak, Tango i Cash. Mam ochotę sobie pooglądać. No tu niestety naklejki nie ma, ale widzę, że kasetka jest oryginalna. Tu jest jeszcze ten znaczek Warner Brothers. Dobra, no po prostu coś się z naklejeczką stało. Tu mamy Highlander, czyli nieśmiertelny, z Lambertem. W bardzo ładnym stanie ta kasetka jest. Dobra, o, i oczywiście z Seanem Connerym. Zobaczmy, jak to w środku to wygląda. Sorry za burdel, mam straszny burdel w samochodzie. Highlander, dobra, coś pięknego. Kolejny klasyk to Pluton. Też w bardzo ładnym stanie ta kaseta. Jest i Charlie Sheen. Kto to jest? William Dafoe. Już 100 lat tego filmu nie oglądałem. No, w każdym razie jest i Pluton, 4 Oscary. Tak, wszystko jest. I ostatni, też w świetnym stanie, Robocop. Właśnie to sobie, powiem szczerze, chciałem kupić, ale ostatnio sobie sprawdzałem na eBayu i 11-12 funtów sobie wołali, a te wszystkie filmy kupiłem po 50p, czyli te 4 filmy zapłaciłem za nie 2 funty. Czyli mam, czyli moje łowy na dzisiaj łącznie może kosztowało mnie to około 7 funtów, więc myślę, że jest naprawdę dobrze. Dobra, ja za tydzień się jeszcze przejadę, może za tydzień się jeszcze coś uda dorwać. W każdym razie, jak na dzisiaj, wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Witajcie, tydzień trzeci. Jestem tym razem z Hondą. Tym razem udało się go dobudzić. I co? I jedziemy na jeden carpool już, na którym byliśmy, czyli ten blisko nas, i pojedziemy sobie na jakieś 2-3 inne, no i zobaczymy, czy coś uda się znaleźć. Ostatnio straszna kicha na tych carpoolach, przynajmniej tutaj, na tych okolicznych u nas. Po prostu myśleliśmy, że po tych wszystkich zawirowaniach ostatnich będzie sporo rzeczy na nas sprzedaży. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, no ale zobaczymy, co będzie dzisiaj. Szczęście carwood jest. Na razie to wygląda bardzo biednie. Tak myślałem, że jak pogoda będzie taka, no to raczej szału się nie ma co spodziewać. Czekaj, to inaczej się leży. Jest carwood, Chelford. No zobacz, jaka bida. A ile stanowisk jest, patrz. Powiem ci, że tu jest cały plac, a tylko tyle osób jest.
powiem ci, że Biga jest barecka, ale tam dalej się wjeżdżało, wiesz? Dalej tam się jechało. To znaczy? Tam dalej. Kolejny? To... A potem zobaczymy, wiesz? Pojedziemy, nie? Ale chyba, że to jest ten sam. Tutaj wjeżdżamy, czy tam? Wierzę, wiesz. Tam? Tam się jedzie, czy nie? Tam dalej chyba się jedzie. Jest opuszczone, czyli no, można wjechać. Nie tam, czy tam się... Chyba tam przechodzę. Lepiej jakiś segi szukaj, ja nie... Wiem, że dużo tutaj handlarzy jest, wiesz? Tutaj? Tak, no tutaj zawsze dużo... Ale teraz to nie. Teraz to w ogóle nie widać. No przecież to z 5 osób stary jest. Jak ja pamiętam. Powiem ci, że zapowiada się to mega biednie, no. Zobacz ile tu ich jest właśnie, z 20? Marecki mega biedny, to bardzo optymistyczny, kurwa, komentarz. Finish, poczekaj. Ciekawi ilu z tych to kupujący. Wiesz co, poczekaj Marecki, bo ja tutaj trochę zdjęć sobie porobiłem. Adams, Carbot, krzaki, kurwa. Czekaj. I to jest chyba te. Trzyotworne. To jest chyba to. To jest chyba to. Nie, 8S. To jest 8SU ty masz, a to 8ST. No to jeszcze inne. A to jest 8SX. To, wydaje mi się, że to podobne jest, wiesz? I wiesz co mam? W Chester. W Liverpoolu Chester CH1. Czekaj, a to z reklama. Z reklama. Z reklama. Tu się zainteresowałem, że ktoś wystawił za funtę. Więc ewentualnie, bo to jest z tyłu szpitala gdzieś. Aha. Można, tylko to zajmie nam trochę. Stąd bliżej, no ale zajmie Chester? Nam. Chester? Nie, wydaje mi się, że nie ma sensu, bo też będzie Arthur bliżej. Warrington Car Boot Sale. No, to już tam bardziej, nie? Tu jest WA28, więc to już... To już bardziej. Dobra, chodź. Znam 62. Zobaczymy, bo... Czekaj. No, nie dość, że lipa jest, to... Poczekaj, który Marecki. I tak jest to tutaj możemy jechać. To jest naprzeciwko B&Q. To. No to pojedziemy tam w kolejności. No, jest strasznie pusto. Raczej dużych zakupów tu nie zrobimy. No, ale cóż. Pojedziemy jeszcze na kolejne dwa, co? Pierwsze czy tamtędy? Chodź tędy, nie? Po kolei przejdziemy. Tu pewnie nam zaraz każą wyłączyć telefon. No ostatnio na Witten Show babka się mnie pytała, czemu nagrywam. Później gościu się mnie pytał, czemu nagrywam. Żartujesz? No. A ja mówię, a tak do filmiku na YouTubie. Tak popatrzyli się, wiesz, nie? No, wziąłem i wyłączyłem telefon, nie? No, tak głupio trochę, nie? Dobra, wyjechaliśmy z pierwszego, tak myśleliśmy, przokrót na kij, kiszka, no ale udało mi się coś przynajmniej znaleźć. Dwa winile dorwaliśmy. Pierwszy z filmu Szybki jak błyskawica, akurat dwa za jednego funta. Ja to widziałem w HMV za 20 czy 25 funtów, więc myślę, że cena jest dobra. Co tu mamy? Guns N' Roses, Elton John, Tina Turner. No. Spoko, dobra, to winil jest i drugi winil Foreign. Proszę bardzo, popatrz, Marecki. No i co, kolejny carboot? Dobra. Tutaj, Adam strzel. Honda znalazł kolejnego carboota. To jest ten, na który jeździ. O kurwa, i lepiej. Ile? Carboot Parking 1. Aha. To jest parking, na który myślę, zawsze jeździliśmy. To jest ten. A tamten ci mówię, że tamten był. No i ona mówi, że jest jeszcze mały. I to jest kurwa mały. To jest małe, jest trzy razy więcej niż tam było. Dobra, może tu coś znajdziemy. Ja właśnie chciałem, żebyśmy tu przyjechali na początku. Zajebiście, że tamten. Wiesz? A Polsko jest inny już tutaj, tu tak? Tu jest inny, tak. To jest masz ten 8 UX, UCSX, ale za tej samej drodze trochę dalej. Tutaj chcą od człowieka, chyba że się coś zmieniło, wiesz? Jak coś, to będziesz mi chyba coś tu musiał wrzucić jeszcze. Zaraz ci zrobię. Nie wiem, czy... Dam ci ten, czekaj, już tu ja dam. Wjechaliśmy. Wjazd funta. Dla sprzedających było 5 funtów, nie? Tak. To
i tak taniej, bo na weekend chyba zdychę kasują. Chyba, nie. Wziąłeś? Nie. Dobra, zaraz nas tu mieli panowie pokierują. Tutaj? No, tu już się coś dzieje. Tu zawsze jest taki syf i takie błoto. Powiem ci, że będziemy upierdoleni jak świnie po tym dzisiejszym dniu, coś mi się wydaje, Grecki. Ważne, żeby z bananem... Ważne, żebyśmy znaleźli jakieś giereczki. Może na VHS-ie będzie coś ciekawego. No i tu jest wyjazd, dokładnie tak, dokładnie tak. No, moje buty już mokre, wziąłem sobie idealne buty właśnie na taki teren. Batko nie lepiej, bo on jakieś tenisóweczki ma. Gdyby tam gotowi jesteśmy. No, tu już jest potencjał. Po co tu maskę zakładać? Nie wiem, Sub-Zero. Zwyczajne, nie? No chyba zwyczajne jest, no. Zabawek pełno. Jak się rzucili, nie? No kurwa. Poluz. Hmm? Poluz. A to ja tu idę. W takich czasów właśnie jest dużo handlarzy. Dużo ciuchów, ale takich rzeczy nas interesujących, to nie wiem, czy dużo znajdziemy. Skalandery są, zobacz. A to na telefony jeszcze. Batko coś znalazł. Kilka na PlayStation, ale nic ciekawego szczerze. Co na te Gateway? Tam jest jeszcze szczotka z włosami. Nie, same krapy. Co? No. Już myślałem, że coś znalazłem, ale... A PlayStation 1 są dwie gry, no ale to jest lipa. To jakaś stara cena. Zdecydowanie. To widzę, że nie ma nic, więc... Filmy, nie? No, filmy są. No. Tu jeszcze coś jest. Gateway.
Far Cry. No dobra, wyjeżdżamy z drugiego. Jak wspominaliśmy, był potencjał. Co udało Cię kupić? No właśnie, nic. Ja zrobiłem deala życia i kupiłem burgera za 3 funa. No niestety, nic innego nie było. I jedziemy na trzeci. Z czterech, tak? Tak. Czterech, dobra. Czyli jeszcze dwa przed nami. Czyli tam wracamy. No a carbon był całkiem spory, ale totalnie nic tam nie było, co mogłoby nas zainteresować, niestety. Fajne płyty ma. Duno otwarcie. Zup na takie kółko i potem sobie wchodzić w którą dialejkę. Chyba, że na żywioł. Może być. Dzięki. Płyty. To zajechane no przekrutnie. I gdzie źle? 3 dychy chciał za 1 i 2 razem. Nie? To byłoby do doczyszczenia, ale to zależy. Płatki chcesz? Cich, ty będziesz? Blicz. To jest plus. Ty sobie zawsze ci plus znajdziesz, nie? Chuj, że nic nie ma. Ale że trawy nie ma i już jest elegancko, nie? Tak
Tak, tak, już gierki są na piecu. Dobra, jesteśmy po. No, oczywiście tak jak w przypadku ostatnich, nie udało nam się praktycznie nic znaleźć. Honda tu wyrwał jedną sztukę. Miał Commander Gold za funta. Mm. Anglik płakał jak sprzedawał. No, słyszycie, Anglik płakał jak sprzedawał za funta. Dobra, to jedziemy teraz na Trafford, obok stadionu, na ostatnią. Zobaczymy, czy tam coś będzie, ale już po dzisiejszym, już jest godzina 9, czyli już jeździmy od 3 godzin i wyrwaliśmy 2 winile i jedną grę na peceta. Wydaliśmy całe 2 funty, a za wjazdy już więcej zapłaciliśmy, więc no lipa. Dobra, no trudno. Wyjeżdża. Chyba tutaj. Masz coś, Marecki? Czwarta giełda mam. Nie, mam, dobra, mam. A to dam mam, ci od razu. Mam. Co? Czekaj, jak gdzieś go ma. Dobra, to idziemy, nie? Jesteśmy teraz na Kakarbudzie przy Trafford. To chyba nasz ostatni punkt na dzisiaj. Ten jest strachu, żeby tu nie parkował, bo to są deliverki, a ten się z tym zielonym jechał. Patrz, widzisz? Już. Już przeszli do niego. Przejdziemy, tu idziemy. I'm gonna go over. Więcej ludzi. Jak idziemy? Chodź do tamtej strony, nie? Po kolei przejdziemy, nie? To może być ten problem, że już nic nie będzie. No i wracamy z czwartej. No i jak było? Kurwa, fantastycznie. Kupiłem wszystko, co chciałem. Czyli? Nic. Czyli nic, no akurat mi się udało coś dorwać. No nie jest to tematyka nasza growa, ale... No ale zobaczcie. Oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen na VHS-ie. Czyli mam pierwszą część, każda po funcie. 3 funty za całą trylogię. Wszystko w bardzo ładnym stanie. Nieprzyniszczone, nie popękane. Czyli dzisiaj akurat idę w muzykę i w stare filmy. No, niestety, no, nic growego się nie udało. To miała być ostatnia giełda, ale Honda stwierdził, że nie ja jest... stwierdziłem. No, w połowie ty stwierdziłeś, w połowie ja stwierdziłem, dokładnie, że jest pewien niesmak. No i odwiedzimy jeszcze jedną giełdę, tą, na której byliśmy tydzień, 2 tygodnie temu, no, na której ja byłem.
tydzień temu i razem byliśmy dwa tygodnie temu, więc jedziemy jeszcze na jedną, no i chyba to już na tyle. Dzisiaj jest 10, czyli już 4 godziny w plecy. No bo w sumie nic nie znaleźliśmy growego, nie? No i wjeżdżamy na piąty i ostatni dzisiaj. Masz coś? Mam. Alright, so okay. So you're gonna just park up on your left, yeah. But next week we open Sunday and Monday. Monday bank holiday, yeah. Is it? Alright, okay. So just thank park you. Up on your left and then that's fine. Cheers for that. Take care. Chodź, tutaj może zaparkujemy i ten, co? No, czyli już się zwijają, a jest godzina, która? 10.20, to szybko. Albo się patrz, zwijają, jest, nie? Jest niedziela i poniedziałek, widzisz, Bank Holiday Monday mają ten otwarty. No, ja w Bank Holiday przecież tak pewnie w Enterprise jestem, nie? Czyli zamknięte mają. To wyskoczymy na przerwę. No to niestety wszystko, co na ostatnim Carbudzie się udało zastać. Może z 8 sprzedających. Dobra, wracamy do domu. I co, Batko, nareszcie owocne, tak? Nareszcie owocna giełda i pokaż nam, jakie gierki dziś wyrwałeś, no. 12, powiem ci. 12. No niestety, to jest to wszystko, co udało nam się, kuchu, kupić. Ja pierdolę. Niestety, no na Mega Drive'a nic nie było. Już nawet baba, co sprzedaje bilety, ma bekę z nas, że po jajka przyszliśmy. Baba, sakra. No dobra, zawijamy się, nie? Na razie. Witajcie, tydzień czwarty. Jedziemy chyba ostatni raz już w tym roku na Carbudy. Żadnych nadziei sobie nie robię co do dzisiejszego wyjazdu. Hondy ze mną nie ma, ale jest moja malutka i mój syn. Zobaczymy, no może tym razem, choć kasetę wideo jakąś dorwiemy. Dobra, widzimy się po zakupach. Yeah, okay. If you just go left and join on. That's fine, thank you. Thank you. No dzisiaj o wiele, wiele więcej ludzi niż ostatnio tutaj było, więc jest nadzieja, że będzie ok. No zobaczymy. Cześć. Co ty tak niewyspany? Czy obudziłaś mnie, co? No ja wiem, że cię obudziłem. Aduś, a ty? Ready? No, tak, ready. No pewnie, że ready, no. Zaczniemy sobie odtąd. No idziemy trawą, tak. Pewnie, że idziemy trawą. Fajnie. Ja wiem. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy. Jest o wiele, wiele więcej niż ostatnio. Dobra, wyłączmy, żeby skupić się na szukaniu. No jesteśmy po ostatnim Carbudzie. Dopiero teraz mi się udaje to nagrywać, czyli wieczorkiem musiałem jeszcze ogarnąć dzieciaki, no i inne sprawy załatwić. No i tak, no. Ostatni Carbud, czyli czwarty tydzień i nareszcie udało mi się coś znaleźć, ale jak widać już z tymi Carbudami, jeśli chodzi o retro sprzęty, to już jest końcóweczka. Już widzę, że ludzie nabrali świadomości, no i raczej od razu takie gierki idą albo na eBay, albo na którejś z tych portali aukcyjnych. Ludzie zauważyli, że można na tym dość sporo zarobić, no więc po co to pychać na Carbudzie za 50 pi, czy jednego, czy 2 funty, bo przeważnie po tyle takie rzeczy chodzą. No i niestety to wygląda jak wygląda, ale udało mi się coś znaleźć, o czym myślałem już też od kilku dobrych miesięcy. Chciałem sobie złożyć komputerek retro, żeby tam trzymać jakieś emulatorki, żeby tam trzymać winuałę, te wszystkie pliki amigowe, no i po prostu zrobić sobie takiego kompa na Windowsie 9.8, żeby ogrywać sobie jeszcze takie starsze PC-towe gry, bo nieraz mam problem, żeby zainstalować i uruchomić te gry na Windowsie 10, więc taki komp by mi się w cały raz przydał. No i zobaczcie, co udało mi się dorwać. No i to jest właśnie to, Retro PC. Kupiłem to za 5 funtów w pudełeczku. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu są jeszcze opcjonalne akcesoria, czyli wymienne panele. Możemy dołożyć moduł Wi-Fi.
Tu jakieś kable drukarkowe, czytnik kart. Dobra, to nas nie interesuje. Co nas interesuje? To jest to. Tutaj mamy złącza VGA, mamy wejście na telewizor, mamy, no już to akurat 1394, 1394 to już akurat się nie przyda, ale mamy tu dwa USB 2.0, mamy internetowy port, mamy tutaj na myszkę klawiaturę PS2, no i właśnie na dźwięk wyjścia. Fajna sprawa, a i co najlepsze, możemy ten komputer jeszcze rozbudować o dodatkową kartę AGP. Tu jeszcze mamy slot PCI, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. Mogę sobie na tym zainstalować Windowsa 9.8, już sprawdzałem. I tak, procesory, które on obsługuje, jest Athlon XP, Athlon Durom procesor i maksymalnie do Athlona XP do modelu 2600+, czyli to jest, z tego co pamiętam, około 2 GHz. Ja miałem kiedyś peceta, jeszcze jak w Polsce byłem, właśnie na Athlonie XP. Fajna sprawa, tu jeszcze jest chłodzenie, jak jest zastosowane w tym komputerku. No i tak, ja już go wyjąłem z zestawu. I to dokładnie wygląda tak, jest w bardzo ładnym stanie. Tutaj mamy nagrywareczkę, tutaj mamy stację, tutaj są porty przednie, tu to będę musiał przeczyścić, ale nie, to jest coś tam zagięte pod spodem, czyli ja to odkręcę i sprawdzę. Tutaj wygląda, jakby tu naklejka jakaś była. I zobaczcie, jak to wygląda w tyle. Tu widać, że już ktoś kartę grafiki miał, ale ona została wyjęta, czyli pewnie tu mamy taką zwykłą kartę grafiki, ale w każdej chwili możemy tu coś na AGP włożyć. Myślę, że właśnie z takim prockiem, jak tutaj założymy sobie tego Athlona XP 2600+, patrzyłem, około 10 funtów kosztuje, to może być naprawdę fajny komputerek. Zainstaluję tu sobie Windowsa 9.8 i właśnie taki chciałem mieć, żeby tam wszystkie pliki z Amigi sobie zapakować, jakieś tam dodatkowe emulatorki, których i tak nie będziemy ogrywać na kanale, ale od czasu do czasu mi się przydają, żeby zobaczyć sobie jakąś gierkę, zanim ją zakupię, więc fajna sprawa. I tak, to kosztowało mnie, nie wiem czy wspominałem, 5 funtów. No, tu jeszcze do tego było pudełeczko z pełnym oprogramowaniem, który był do tego komputera. Tu jest jakiś Nero, tu jakieś dodatkowe płytki, tu jeszcze są jakieś zaślepki. Tak, tu jeszcze mamy coś na dyskietce, 3D Browser, czyli coś do myszki. Tu jest jakiś software kit. Co tam jeszcze jest? No, czyli zobaczcie, te płytki są prawie nowe. Jest Power DVD. Fajna sprawa. Tu jeszcze jest instrukcja cała do tego komputera. To wszystko ani nie pomięte. W bardzo ładnym stanie. Tu jeszcze kabel praktycznie nieużywany. No, fajna sprawa. Udało mi się. Bardzo fajny gościu, pogadaliśmy tam parę minut, okazało się, że wcześniej miał Atari STE, miał Atari Jaguara, taki fan Atari był wcześniej. I tak, i odkupiłem od niego jeszcze dysk twardy, 500 giga, którego właśnie używał z tym komputerem, mówił, że sformatował go i też za piątkę wziąłem od niego taki fajny dysk HPK 500 giga. Więc w sam raz mi się przyda. I za darmo mi jeszcze dorzucił zafoliowane pudełko dyskietek 2 HD, to są tak 1.4.4, czyli to są te HD dyskietki, ale na Amidze ich też można ich bez problemu używać. No więc dzisiejsze zakupy uważam za udane. Miałem już, powiem szczerze, nie jeździć na żadne karbudy w tym roku po tych ostatnich trzech, no ale widzę, że chyba jeszcze się za tydzień raz przejadę. W każdym razie planujemy z Hondą taki grubszy wypad w przyszłym tygodniu na zakupy, bo niestety ominęło nas dość sporo tych różnych giełd komputerowych, no i jedziemy do kilku miast po grubsze sprzęty, ale z tego relacja już za kilka tygodni. Dobra, w każdym razie wielkie dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!